Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w poradniku medycznym na zdrowie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania, drodzy Państwo, jest wsparcie i opieka pacjentów onkologicznych w dobie pandemii, a moim i Państwa gościem jest pani Magdalena Sygocka, koordynator pielęgniarek, koordynator pracy oddziału onkologicznego właśnie w Radomskim Centrum Onkologii. Witam bardzo serdecznie, pani Magdaleno. Witam Panią, witam wszystkich. Pani Magdalena, chcemy mówić właśnie o opiece nad pacjentami onkologicznymi. Pani jako wykwalifikowana pielęgniarka, myślę, że dostarczy nam jak najwięcej wiedzy i informacji na ten temat. Bardzo dziękuję, że w ogóle zechciała Pani z nami porozmawiać, bo wiemy, że w czasie pandemii Pani jest jakby na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem, no i w walce właśnie z nowotworami i z pomaganiem pacjentom. Jak to tak naprawdę wygląda na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy nasza praca trochę uległa zmianie, bo oprócz tego, że pacjenci mają nowotwór, to jeszcze jest dodatkowo koronawirus. Z biegiem czasu nauczyłyśmy się pracować pod tymi wszystkimi restrykcjami według wytycznych Zespołu do Spraw Zakażeń i rozporządzeń, które obecnie funkcjonują. Pacjent może poczuć się trochę zagubiony w całej tej sytuacji, ponieważ od razu na wstępie zostaje odcięty tak jakby od swojej rodziny. Może poczuć się trochę zagubiony, osamotniony. No właśnie, no bo nawet wchodząc tutaj, to nie jest wyjątek, bo nie tylko Radomskie Centrum Onkologii jest w ten sposób zabezpieczane. Myślę, że wszystkie szpitale w całej Polsce i na świecie od samego wejścia jest mierzona temperatura, trzeba zdezynfekować dłonie i dopiero później jakby jesteśmy poddawani takiej kwalifikacji, czy w ogóle możemy wejść do szpitala. A co dopiero tacy pacjenci, którzy powiedzmy zgłaszają się tutaj, bo wiedzą, że no mają nowotwór, mają chorobę onkologiczną, mają być leczeni i przed drzwiami zostawiają swoich najbliższych, którzy są dla nich po pierwsze wsparciem, opieką, takim nie wiem, no dobrym duchem i pojawia się wtedy pani bądź też inna pielęgniarka, bo to rozumiem, że tutaj od wejścia prowadzicie pacjenta. Tak, panie pielęgniarki najpierw oceniają ankietę, taką wstępną selekcję pacjentów, gdzie pacjent dokonuje wpisów, co działo się z nim w ciągu ostatnich dwóch tygodni, czy miał jakieś objawy niepokojące. I w momencie, kiedy ona śledzi taką ankietę, przekazuje lekarzowi prowadzącemu informację, gdy pojawi się coś niepokojącego. Później natomiast już, kiedy pacjent przechodzi kwalifikacje w gabinecie lekarskim i trafia na oddział, wtedy my staramy się rozładować takie napięcie związane z pobytem w szpitalu. My jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że znamy naszych pacjentów, ponieważ ich leczenie polega na powrotach do nas co 2-3 tygodnie, więc też znamy ich sytuacje rodzinne. Więc nam jest troszeczkę prościej, ponieważ możemy... No ten kontakt jest, tak, jakby już tak. Państwo jesteście zapoznani ze sobą. To wspaniale, bo to jest jednak, myślę, i dla Was, i dla pacjentów bardzo dobra wiadomość. Ale mam takie pytanie. Trzeba mieć serce do ludzi chyba, lubić ludzi, lubić z nimi rozmawiać, żeby być pielęgniarką? Tak, jest to bardzo ważne. Komunikacja pielęgniarka-pacjent jest jednym z kluczowych elementów terapii. Jak zmieniła się Pani praca na przestrzeni lat? No, wiemy, że jest Pani w zawodzie już 13 lat. Pani mówi, że dopiero. Jak przez te 13 lat zmieniało się? Zmieniała się Pani rzeczywistość tak naprawdę? Od samego początku praca pielęgniarki miała raczej charakter pomocniczy. Z upływem lat, w momencie kiedy rozwijało się kształcenie pielęgniarek, a my nabywałyśmy kompetencji do wykonywania poszczególnych czynności, wtedy prestiż zawodu wzrósł. Stałyśmy się poniekąd zawodem samodzielnym, bo z racji tego, że posiadamy specjalizację, liczne kursy kwalifikacyjne, możemy same wykonywać poszczególne czynności u pacjentów. Nie tylko tak jak było do tej pory przeświadczenie, że wykonujemy jedynie zlecenia lekarskie. Faktycznie nadal wykonujemy zlecenia, ale możemy również pomóc pacjentowi w opiece domowej, ponieważ po kursie kwalifikacyjnym z opieki paliatywnej możemy w zależności od potrzeby modyfikować doraźnie dawki leków przeciwbólowych. Oczywiście kiedy mamy... przecież pielęgniarka środowiskowa tak zwana, jak i to jest w ogóle wspaniałe, to dopiero trzeba mieć serce do ludzi. Tak, trzeba bardzo interesować się drugim człowiekiem, dbać o jego dobre samopoczucie, to po pierwsze, ale po drugie również różnymi problemami terapeutycznymi.
A chciałam jeszcze zapytać, rozumiem, że tak jak Pani powiedziała, że jednak to przeświadczenie ludzi się zmienia, że Pani pielęgniarka nie jest już tylko, powiedzmy, od wykonywania poleceń zleconych przez lekarza. Wiemy, że robiła Pani przeróżne badania na ten temat. Jakby nam Pani mogła coś więcej przybliżyć? Tak, bardzo mnie interesuje, jak środowisko ocenia zawód pielęgniarki. Dlatego przeprowadziłam takie badanie i według danych otrzymanych z ankiet nasz prestiż zawodu jest bardzo wysoki, aczkolwiek jeśli chodzi o odpowiedzialność i kompetencje, większą wiedzę mają osoby z wykształceniem wyższym niż osoby z wykształceniem zawodowym. Chodzi tutaj raczej o nieznajomość ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej i o kompetencje, które możemy wykonywać samodzielnie. W jaki sposób radzicie sobie, w jaki sposób Pani radzi sobie, po pierwsze z pandemią, która jest po prostu na całym świecie, z pracą, z takim po prostu obciążeniem psychicznym również, no bo nikt mi nie powie, że tutaj w szpitalu, chociaż w najwspanialszym szpitalu, że czegoś takiego nie ma, że tej pracy nie przynosi się do domu. Praca na pewno się przynosi do domu, ale też, bo mamy rodziny i również dbamy o ich bezpieczeństwo. Tutaj dbamy o bezpieczeństwo swoje i pacjentów. Tutaj pielęgniarki pracują w zabezpieczeniu. Pracujemy wszystkie w zabezpieczeniu, maski, przyłbice. Pacjenci również wszyscy mają maski, więc to... No to są pacjenci onkologiczni, tak. Więc oni też muszą bardzo uważać na swoją odporność, więc to nie ma mowy w ogóle, żeby cokolwiek się tutaj złego zadziało. Tak, nie dopuszczamy do tego, żeby to ryzyko zakażenia było bardzo duże. Minimalizujemy to ryzyko poprzez stosowanie środków ochrony osobistej. A takie wsparcie psychologiczne, takie, nie wiem, czy pacjenci potrzebują w ogóle takiej rozmowy? No bo wiemy, że pan doktor przychodzi, wychodzi, zleci, powiedzmy, jakieś tam badania, coś więcej. No ale pojawia się pani, która podłącza kroplówkę, z którą zawsze można porozmawiać o czymś, coś spróbować przynajmniej zagadać, poznać. Więc czy pacjenci, nie wiem, zadają jakieś pytania albo tak próbują nawiązać rozmowę, żeby było im łatwiej, albo żeby po prostu tak psychologicznie podchodzą do choroby, czy do pani, czy pani w ogóle do pacjentów? Jeżeli pacjent potrzebuje takiego wsparcia psychologicznego, to wówczas mamy psychoonkologa i zawsze tutaj zgłaszamy taką potrzebę, żeby pacjent otrzymał fachowej pomocy. I pacjenci bardzo chętnie korzystają z takich rozmów z psychoonkologiem, z pielęgniarkami również, ale to jest taka fachowa pomoc, którą oni sobie bardzo cenią. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, tak jak wszyscy, że niedługo epidemia się skończy, że będziecie mogły pracować w normalniejszych warunkach, w tych dotychczasowych. Bardzo dziękuję pomimo i tak Waszej wytrwałości, że opiekujecie się wszystkimi pacjentami, że stoicie przy ich łóżkach. Myślę, że nie tylko ja dziękuję, ale przede wszystkim widzowie i pacjenci. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również Państwu i zapraszam naszego kolejnego gościa. Drodzy Państwo, witamy naszego kolejnego gościa, a jest nim Pani Katarzyna Binkiewicz, psychoonkolog z Radomskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że zechciała Pani wziąć udział w naszym dzisiejszym programie. Właśnie chcemy mówić o wsparciu pacjentów onkologicznych w czasie pandemii, w czasie epidemii. Więc nie mogę nie zapytać tak naturalnie po prostu, jak zmieniła się Pani praca, Pani perspektywa właśnie ze względu na epidemię. No, ten świat się zmienił i ta praca faktycznie nas wszystkich, myślę, się zmieniła i w tej skali mikro, i w skali makro. Niewątpliwie dla chorych to jest trudny czas, bo często jest tak, że oni przekraczając próg szpitala zostają sami, już bez rodziny, bez najbliższych. To są pobyty czasem kilkudniowe, ale w przypadku oddziału na przykład radioterapii to jest kilka tygodni, kiedy ten chory jest faktycznie bez wsparcia najbliższych. Więc ta praca zmieniła się o tyle, że na pewno większe jest zapotrzebowanie, mówiąc oczywiście w pewnym cudzysłowie, po prostu na taką zwykłą obecność.
Właśnie pani pielęgniarka, pani Magdalena, która była przed chwilą naszym gościem, mówiła, że one od razu przechwytują tego pacjenta, jeżeli on pojawia się już na oddziale. Mówi, że często się już znają, że to nie jest pierwsza wizyta, więc mówi, to jest jakby taki plus, no ale mówi, że nieoceniona jest pomoc psychologa, psychoonkologa, gdy pacjent tego potrzebuje. Czy pacjent sam się do pani zgłasza, jak czuje, że chciałby porozmawiać, no bo nie radzi sobie z chorobą, bo boi się zakażenia, boi się o swoje zdrowie, boi się o swoją rodzinę? Tak wymieniam takie, mam wrażenie, podstawowe rzeczy, ale tak chciałam w ogóle zapytać, czy oni chociażby o to się boją, tak jak wszyscy? Boją się zakażenia, bo mają też takie przekonanie, że są w grupie gdzieś tam zwiększonego ryzyka, więc jest to też dla nich trudne, bo sami się też izolują od najbliższych, nawet jeśli są już w domu. Dla swojego dobra przede wszystkim. Dokładnie, to nie spotykają się z dziećmi, z wnukami na przykład, tak? I to też jest na pewno dodatkowy jakiś dystres, jakaś sytuacja trudna, z którą muszą sobie poradzić. Jeśli chodzi o to, czy pacjenci się zgłaszają, jak najbardziej, natomiast jest to różnie. Czasami jest tak, że właśnie na przykład, tak jak mówiła Magda, panie pielęgniarki, mając kimś kontakt, zauważają, tak, że ktoś jest bardziej smutny, bardziej przygaszony na przykład, czy więcej mówi o tym właśnie, że się boi i one gdzieś tam proponują na przykład konsultację psychoonkologiczną czy spotkanie ze mną. Czasami to jest tak, że faktycznie sam chory prosi o taką rozmowę. Czasami wychodzi to naturalnie, że jak gdzieś tam się pojawiam na oddziale, zagaduję i ta rozmowa się toczy i faktycznie jest tak, że ona zazwyczaj dotyka prędzej czy później tego tematu pandemii, tego lęku, lęku też o przyszłość, bo tak naprawdę myślę, my wszyscy ludzie, ale też my wszyscy tutaj w szpitalu i pracownicy i chorzy dotykamy pewnej bezradności wobec tego, co się teraz dzieje i to jest bezradność, z którą trudno jest sobie po prostu poradzić. No właśnie tak jak rozmawiałam też z panią Magdaleną, że wy jesteście tutaj po prostu zamknięci cały dzień. Wy jako personel w pracy, a pacjenci, no wiadomo, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjść na spacer, migrować, tak jak wcześniej, czy chociażby, nie wiem, przejść do sklepiku, żeby sobie coś kupić. Więc jak pacjenci sobie radzą chociażby właśnie z tego typu izolacją, bo jeżeli już później wracają do domu, to czy później nie ma jeszcze większych problemów ze sobą, ze swoją głową, z tym, żeby przed kimś się otworzyć? Dobrze, że te sale nie są jednoosobowe i że faktycznie w tej takiej mniejszej skali oni mogą gdzieś tam w sali jakieś relacje nawiązać i faktycznie gdzieś tam ze sobą jakoś czy przegadać jakąś trudną rzecz, która się dzieje teraz na oddziale, ale z pewnością jest to trudne, bo nie mogą się spotykać, nie mogą nawet opuszczać tego oddziału i myślę, to jest właśnie nawet psychicznie bardzo trudne, że są w pewien sposób zamknięci. Szczęśliwie, że no mamy nie ma teraz... odwiedzin, więc jak myślę, że jak pani wchodzi tam na oddział, to po prostu wszyscy się od razu uśmiechają, mam, jest, idzie ratunek. Szczęśliwie właśnie faktycznie żyjemy tutaj tak trochę jak mała rodzina, bo ci pacjenci do nas wracają, szczególnie ci pacjenci, tak jak mówiła z pewnością Magda, pacjenci, którzy leczą się chemioterapeutycznie, to są pacjenci, którzy przychodzą co 2 tygodnie, co 3 tygodnie. My znamy ich często od roku, od 2 na przykład, tak? I faktycznie wiemy, no co tam się inaczej dzieje. To się pracuje. Przede wszystkim. Tak, to już jest gdzieś tam ta relacja zbudowana i faktycznie można gdzieś tam szybko wskoczyć, niekoniecznie w temat choroby, czy właśnie w temat pandemii, tylko gdzieś tam w te tematy bardziej rodzinne, które są trochę jak taki wentyl, tak, że gdzieś tam nie muszę cały czas myśleć o tym lęku i o nim rozmawiać, ale też życie no toczy też się dalej. Mam wrażenie, że tutaj na onkologii nie rozmawia się tylko o onkologii przede wszystkim, tylko tym bardziej o normalnym życiu. Absolutnie, absolutnie. I to jest bardzo ważne, żeby cały czas w tej głowie nie podbijać tych myśli lękowych, żeby cały czas gdzieś nimi nie oddychać, tylko właśnie mówić też o tej normalności, o tym życiu, które się toczy przecież cały czas, mimo pojawienia się choroby. Ono jest troszkę inne, bo jakby naturalnie się zmienia, ale cały czas jestem częścią systemu rodzinnego, mam przyjaciół, mam znajomych, pracuję czasami i to się cały czas dzieje i dobrze, żeby o tym też mówić. To pani o tym wszystkim pięknie mówi, ale pani też kończy swoją pracę, wychodzi do domu i tak jak pytałam panią Magdalenę, czy to nie jest tak, że zabieracie ze sobą tą pracę do domu, że to nie da się tak wszystkiego zostawić, że pani gdzieś tam z tyłu głowy ma, że dzisiaj pani Krysia może była taka bardziej smutna, bo nie mogła odwiedzić ją córka po prostu tak jak zawsze, że przychodziły razem.
czy nie, czy to się gdzieś tam zostawia i mówi, nie, ja jednak muszę skupić się na tym, że skończyłam pracę, mam życie, mam dom, mam rodzinę, mam bliskich i teraz ten czas jest dla nich. Myślę, że dla psychologa jest to jedna z ważniejszych umiejętności, żeby gdzieś tam potrafić zostawić to, co się dzieje w pracy, te emocje też, które dzieją się w pracy. Natomiast niewątpliwie jest tak, że czasami gdzieś jakaś sytuacja, która jest na przykład bardzo emocjonalna, albo jest nieoczekiwana, albo coś się dzieje takiego trudnego też dla całego zespołu, to gdzieś to zostaje w głowie niewątpliwie, ale dlatego też tak ważne, żeby dbać o tą swoją drugą nogę, czyli o jakieś hobby, o coś, co będzie w jakiś sposób wentylujące i pozwoli trochę rozładować to napięcie. Pani Kasiu, nie mogę też nie zapytać o to, w jaki sposób Pani sobie z tym wszystkim radzi. Czy nie boi się Pani tego, bo jednak przychodzi Pani codziennie na ten oddział, spotyka się z pacjentami przeróżnymi. Ja wiem, że wszystkie obostrzenia sanitarne są w tym szpitalu zachowane na najwyższym poziomie. No ale jednak, czy tak po ludzku się Pani nie boi? Pewnie, że się boję. Myślę, że jak każdy z nas i ten lęk gdzieś nam będzie towarzyszył. Myślę, że w pewien sposób wszyscy się już trochę zaadaptowaliśmy do tego, że ten niepokój gdzieś jest, ale on nie jest już jakby główną taką częścią naszej codziennej pracy. I te właśnie wszelkie możliwości zabezpieczenia się, maski, przyłbice, to wszystko, co mamy, daje w jakiś sposób możliwość do tego, żeby ten niepokój nie był jednak wiodący. Właśnie o to chciałam zapytać, jak personel, pani koledzy, koleżanki z pracy zaadaptowali się właśnie do tych nowych warunków, bo tak naprawdę każdy z nas codziennie uczy się czegoś nowego, uczy się, jak z tym żyć, jak pracować, jak funkcjonować, żeby cały świat nie stanął na tej przysłowiowej głowie przez pandemię. Myślę, że w ogóle pojawienie się pandemii to jest taki trochę test dla zespołu, bo spotykało nas dużo sytuacji trudnych, dużo sytuacji takich nieoczekiwanych, które działy się nagle, z którymi już musieliśmy sobie poradzić. I myślę, że nasz zespół wyszedł z tego naprawdę fajnie i okazało się, że jesteśmy jak jedna wielka maszyna. I nawet jak pojawiały się jakieś takie sytuacje, czy kwarantannowe, to okazywało się, że cały czas jesteśmy razem, tak, i gdzieś tam... Czy jedna koleżanka przyjdzie zastąpić drugą, dokładnie. Bądź przyjdzie i pomoże. No to jest coś wspaniałego. No, chciałabym, aby w każdym szpitalu tak było, żeby wszyscy mogli na siebie liczyć, no ale wiemy, że to chodzi o to, żeby w odpowiedni sposób również sobie dobierać pracowników. To tu jest klucz. Myślę, że o to już trzeba by było zapytać naszą dyrekcję i specjalistów od HR-u, natomiast faktycznie tak jest, że my z tej próby wyszliśmy obronną ręką i okazało się, że nagle wszyscy dla siebie możemy być wsparciem i że ta życzliwość, taka zwykła ludzka życzliwość, której nam czasem teraz brakuje, która powinna być tak oczywista, tutaj jest i jest na co dzień. I nawet ten kontakt, który mamy ze sobą po pracy, te krótkie słowa, jak się czujesz, czy wszystko okej, czy może potrzebujesz pogadać, to jest taki sygnał, myślę o tobie, jestem z tobą, damy radę, nie jesteś sama. Myślę, że to wspaniałe również wskazówki tak naprawdę dla nas, dla osób, które nie pracują tutaj z Państwem w szpitalu, żeby zauważyć sąsiada, sąsiadkę, zapytać, dokładnie, co słychać, czy dobrze się Pani czuje, czy może przynieść zakupy. Po prostu zauważyć drugiego człowieka chyba, to jest najważniejsze. Tak, to są takie krótkie czasem chwile, krótkie słowa, krótkie gesty, które jakby płyną z taką intencją, pomogę, myślę, jestem, a myślę, że teraz wszyscy tego bardzo potrzebujemy. W tych czasach właśnie takiej społecznej izolacji, kiedy wręcz dochodzimy do takich momentów, że się boimy ze sobą rozmawiać, boimy podejść bliżej, to tym bardziej jest nam to potrzebne. Te małe takie ludzkie gesty życzliwości. I to niech będzie puentą naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo serdecznie oczywiście dziękuję. Dziękujemy Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień o godzinie 16:10. Z Panem Bogiem.